Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Nioh 2. Jest to odcinek, w którym prawdopodobnie uda nam się już ukończyć to DLC. Oczywiście przynajmniej jego fabularną taką główną część, ponieważ zadania poboczne jeszcze pozostają do wykonania. Ale to już za chwilę, najpierw oczywiście skupmy się na samej walce z Bogiem Błyskawic, z Yomi. No i powiem wam, że zrobię to, ale nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Zróbmy tak. I leczenie jeszcze, abym miał szansę na przeżycie po tym, jak ta forma bossa się skończy. Znaczy moja ducha opiekuńczego. Dobra. Coś tam mu zrobiłem chociaż. Skoro tylko, że naprawdę tak niewiele czasami brakuje, żeby go zabić, a jestem w stanie zabić po prostu jednym swoim atakiem, nie? No, często tym to właśnie zabijał mnie ostatnio. Dobra, znowu się udało. I to przyznam, że całkiem pozytywnie wygląda. Wow! Kolejny krytyczny atak, moi drodzy. Już teraz się zregenerował. Nie przeszedł w królestwo Yokai na całe szczęście. Skończyła mi się odporność tego, co widzę od błyskawic. Przynajmniej zmniejszone obrażenia. Od tego badziwia. Oj, nie chyba. Właśnie zaraz położę. Strasznie długo z tego korzystam. Ale nie ma się co dziwić w sumie. O Boże! Kiepsko to wygląda. O, teraz to nawet bardzo. Tutaj ma ten kryształ z Amrity. I to robi takie obrażenia, które robią na nim wrażenie. No i roll, całkiem skuteczny. Już nie mam leczenia takiego klasycznego, niestety. Oraz wytrzymało się na błyskawice. Musimy to naprawić. O! No co ten duch opiekuńczy tylko sterczy sobie? Naprawdę? Nic konkretnego nie zrobił. Dobra, w końcu. Jakieś skutki to przynosi powoli. Całkiem zacne obrażenia. No i lekarstwo musi wejść tutaj w ruch, bo inaczej nic nie podziałamy. O Boże, nie trafiłem. Naprawdę niewiele brakuje, słuchajcie, do pokonania Boga. I chyba go mamy, czyżby? Czy zaraz się odpali kolejna faza? Zadanie ukończone, moi drodzy. Bogowie błyskawic z Yomi, rdzeń duszy. Oto ośmiu bogów burz zdrożonych z ciała naszej martwej matki. Ja pierdzielę, tak są to bogowie. I zobaczcie, jak niewiele brakowało, żeby zrobić go. Już ostatnio zresztą. A ile to jeszcze podejść musiało mnie kosztować to zwycięstwo. No ale na szczęście udało się i idźmy naprzód, choć czuję jakieś takie tutaj już wibracje, po prostu jakiegoś trzęsienia ziemi chyba. Nie mam eliksirów żadnych przy sobie. To wzmocnienie odporności od błyskawic naprawdę zrobiło tutaj niesamowitą robotę. Idźmy naprzód i zobaczmy, czy będzie to faktycznie już koniec tego dodatku. Czy być może coś jeszcze na nas czeka. Jeżeli koniec, no to jaki on właśnie będzie. Coś czuję, że przekonamy się o tym już właśnie teraz, z tej cutscenki, która na nas czeka. Jeżeli materiał wam się spodoba, zostawcie proszę też kciuka w górę. To naprawdę bardzo wesprze mój kanał. Z góry dziękuję.
Kurczę, to jest taki irytujący motyw z tym gościem. No właśnie. To mnie... chyba Kren się nazywa ten z Neo 1? Jakoś tak? Też ten główny zły nasz antagonista też mnie to strasznie irytował, że ciągle uciekał. I tak samo Maria w DLC. お前がなすべきことを果たせ。 私は鬼を斬ってきた。何の問いも抱かず。だが斬った新玉は次なる新玉を生むばかり。この身に続く者が何人同じ刀を振るおうと真の平安にはたどり着けぬだろう。 Pętanie przez Oon, poprzez podział duszy. Kolejny duch opiekuńczy w naszych rękach. I opętanie przez Ho, również przez podział duszy, tylko to nie zostało dopisane. I mamy nowe trofeum, powinność. Jest to definitywnie zakończenie tego DLC, jeżeli chodzi o fabułę. Widzimy, że Mrok został już przegnany ze stolicy i mamy też naszą, myślę, taką małą zapowiedź chyba ostatniego, bo już trzeciego dodatku do Nioh 2. Nie wiadomo chyba na razie, kiedy on się ukaże. Myślę, że na pewno jeszcze w tym roku, ale zobaczymy. Mamy tak, zadanie ukończone, Pałac Potępionych. Powróciłem do swoich czasów ze skrzynką na jądra duszy w dłoni. Wewnątrz został tylko papierowy żuraw, wystrzępiony od wielokrotnego składania. Ale nie mam teraz czasu rozmyśleć nad jego znaczeniem. Muszę skupić się na młodzieży zabijającej demony, o której mówiła Yorimitsu. Przypomina mi to historię o yokai, którą opowiadała mi matka, kiedy byłem dzieckiem. Przeczuwam, że te opowieści jakoś doprowadzą mnie do kolejnego celu. O, i to jest właśnie to, o czym mówiłem. To jest ewidentnie znowu podkreślenie tego, co mówiłem. Czyli to jest zapowiedź
kolejnego dodatku, który też oczywiście na kanale dla was nagram w całości. I szkoda tylko, że nie ma tutaj zmienionej trochę tej formy, nie? Z powróciłem, a gramy kobietą i tak dalej, no ale tego akurat nie dopilnowali, tłumacze. Lub twórcy nie dali takiej możliwości, nie wiadomo. Rdzenie tu już zostało oczyszczone i można je teraz dostroić. Okej, widzę, że jest to spory atak błyskawicami, który też daje nam możliwość teleportacji. Myślę, że dostroimy sobie coś takiego. Zamiast kodamy. Nawet mam taką możliwość, słuchajcie, więc zróbmy to. Myślę, że będzie to całkiem przynajmniej fajne wizualnie. Zajrzymy teraz też, oczywiście tak, mówię o dokończeniu DLC, no bo słuchajcie, mamy tutaj tak. Zadanie, dłoń Buddy do dokończenia. Zadanie poboczne, klan Smoka, musimy dłoń Buddy ukończyć, czyli już dwa zadania poboczne. Trzecie zadanie poboczne, koniec Psot. Następnie nienasycona żądza krwi. I tutaj całkowity chaos, kolejne zadanie poboczne. I słodki zapach śliw oraz kolejne zadanie poboczne, nawałnica w zaświatach. Zobaczcie, ile jeszcze mamy tutaj rzeczy do zrobienia, zanim ukończymy na dobre ten drugi dodatek. A przypominam, że poza tym zostaje nam jeszcze do ukończenia pierwsze zadanie, pierwsze DLC i zadania poboczne, które właśnie w tym dodatku na nas czekają. Także jeszcze parę odcinków tego Nio na pewno na kanale będzie, także spokojnie. Codziennie o 15 będą się one pojawiały aż do końca serii już. Obcinacz broni i okulawiacz. Tada to region w północnej części prowincji Setsu, w dzisiejszej prefekturze Hyogo. To tam mieszkali pierwsi członkowie rodu Seiwa Genji, czy Genji. Odgałęźnienia od klanu Minamotów. Należący do niego Minamoto no Mitsunaka doznał wizji, w której stanęły przed nim bóstwa zwane jako Sumiyoshi Daijin. I zbudował tam pawilon, w którym szkoleni byli wojownicy. Jak się uważa, położył tym samym podwaliny pod stworzenie siły militarnej, jaką stał się później klan Minamotów. Takie części historii troszkę przed nami znowu się pojawiły. Tak czy inaczej, moi drodzy, my mamy teraz do wykonania zadanie za sprawą wymasterowania topora. I zobaczcie, wbiłem prawie 200 tysięcy punktów znajomości, a wystarczyło 120 tysięcy, także naprawdę poszalałem. I niebawem też, już nawet zresztą w tych zadaniach pobocznych, pogramy nową bronią, jaką jeszcze nie grałem. A może wybiorę Kusarigamę albo miecz, zobaczymy. A, to ty. Jeśli idzie o wymachiwanie toporem, nikt nie może się równać ze mną. Wielkim Sakatum Kintokim. Ale na pewno, że o tym wiesz. Chodź, pokaż mi, kto z nas jest silniejszy. Jeśli dowiedziesz swojej wartości, chętnie nauczę cię wszystkiego, co wiem o walce toporem. No i zróbmy to. Honnoji to bogata buddyjska świątynia znajdująca się w stolicy, która przez wieki zapewniała boską ochronę możnowładcom, cesarzom i bogatym kupcom. W okresie Sengoku Oda Nobunaga zatrzymał się w tej świątyni podczas każdej wizyty w stolicy. Wysokie wytrzymałe mury otaczające teren gwarantowały obronę dorównującą fortom. Podczas jednej z wizyt w świątyni, kiedy Nobunaga zajmował się planowaniem ataku na ród Morich, został zdradzony przez podwładnego. W obliczu przetłaczającej przewagi liczebnej przeciwnika i braku możliwości przeprowadzenia kontrataku, zbliżał się koniec życia rządów i rządów Nobunagi. Jest oczywiście tylko opis misji, w sensie tej lokacji, a nie samego zadania pobocznego, bo zadanie poboczne polega tylko na pokonaniu tym drewnianym toporem mistrza. Więc chodźmy i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Widzę, że będzie ciężko. Mamy 3 eliksiry. Widzę, że Kimu w ogóle nie zjadam prawie. Gość się doprawdy niesamowicie regeneruje. Może teraz? Gdyby tylko się blokował, nie? A on po prostu stoi na nogach i mnie zabija. Jezus Maria, nie wierzę, że... Przetrwałem to jakoś. Patrzcie, nie ma ki. Ale jak szybko się zregenerował skubaniec. Aczkolwiek życie tam już też prawie nie ma. Po tym wszystkim, tylko że będzie znowu egzekucja. Chyba, że nie zdąży. Nie zdążył. A ja już nie mam leczenia. Może średnia postawa? Dokładnie, moi drodzy. To był chyba koniec tej walki. Zadanie ukończone. No nie było to trudne, aczkolwiek eliksiry mi się skończyły. Bardzo toporna walka. Ach, i ten gest dobrze znany z Nio 1, rzecz jasna. Piękna sceneria tak naprawdę, jak na takie zadanie poboczne, ale mistrz pokonany, także ukończmy zadanie
I zaraz wymasterujemy sobie jeszcze właśnie ten topór za sprawą, znaczy wykupienia po prostu najlepszego, najlepszego możliwego wzmocnienia naszych umiejętności, tak? I też trofeum zgarnę dzięki temu. Następnie zabierzemy się za kolejny oręż. I myślę, że z jednej strony fajnie tak naturalnie robiąc te osiągnięcia, pokazuję wam też cały content, nie? Jako ja do tego zachęcam, żebym wam pokazał chociażby każdy typ broni w praktyce. Dysponujesz taką siłą, jak można było przypuszczać. Mojemu mistrzowi zawsze przyda się ktoś taki u boku. Dobrze wykorzystaj przekazaną przeze mnie wiedzę. Niech to będzie nagroda za ten emocjonujący pojedynek. Ruch sumo. Nowy gest. Chodźmy na moment jeszcze do chramu. W którym to okres przejściowy też oczywiście musimy sprawdzić, rzecz jasna. Teraz mógłbym wymasterować na przykład... Oj, zręczność na Kustarigamy to lipa. A może tą włócznię? Znaczy, przepraszam, nie włócznię, a miecz. Bym sobie jakoś teraz rozwinął, czyli na przykład serce. Możemy co prawda też zresetować statystyki, ale zobaczymy. Jednak reset byłby całkiem, myślę, pożądany. Chodźmy do domu herbacianego, bo mam wrażenie, że coś tam zdobyłem. Jakieś przedmioty. Tak, i to aż trzy, moi drodzy. Goshomaru oraz Seto Nasu. Dwie wersje tutaj. Nadal jest to za mało przyborów, aby zdobyć osiągnięcie u niego. No jest to naprawdę niesamowite, ile czasu gram, a gram od marca. I do tej pory nie udało mi się tego osiągnięcia jeszcze zrobić, które chyba nawet nie jest osiągnięciem jakimś trudnym według gry. Tak czy inaczej. Znaczy są chyba wycenione jako brązowe, nie? No mniejsza. Wiem, że można to wyfarmić, no ale ja gram tak po prostu na razie normalnie sobie bez farmienia, bo staram się robić to bez właśnie takiej konieczności. I teraz tak, odblokowaliśmy dokładnie mówiąc techniki ezoteryczne na tym toporze i mamy coś takiego jak ogromnie zwiększa obrażenia zadawane w krainie yokai, albo tutaj mamy ogromnie zwiększa obrażenia zadawane przez ciosy zmniejszające twoje ki do zera lub poniżej. Ja myślę, że w krainie yokai, chociaż z drugiej strony chyba częściej z ki będę się wypruwał walcząc z toporami. No dobra, niech będzie to skrajne miokaj może. Najwyżej to sobie zmienimy. I trofeum poproszę. Dziękuję bardzo, mistrz topora. I teraz zobaczmy jeszcze w dojo. No tutaj oczywiście musimy ninja wymasterować. Też mało brakuje, bo już mniej niż połowę mi została. Następnie otwarcie oka umysłu, no to walka mieczem. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo też mało brakuje. No i Kusarigama to już trochę lipa, reszta jest na zero, także będzie wyjątkowo ciężko. To jest w walce z siekierą. A to w posługiwaniu się ninjitsu. 54 tysiące. No dobra. No to będziemy musieli coś tutaj podziałać. W takim razie miecz i ninjitsu. Chodźmy do wyposażenia. Przycinacz brody, dokładnie ten. Będzie miecz. Druga broń to myślę, że... na razie Kusarigama. No dziwo, chyba lepszej nie mam. Spróbujemy na razie jeszcze bez resetowania statystyk, ale na pewno to zrobię później, w przypadku jeszcze innego oręża, tym bardziej. Zmienię to działo, bo chyba mamy lepsze, czy nie? Nie, nie mamy. To jest to najlepsze. Okej, okay, a łuk jakiś lepszy? Ten jest lepszy, obniżony atak, trafienie, dobra. Może być. I teraz, skoro już to ustawiłem... na mieczu nic nie mamy. Na Kusarigami ewentualnie coś jest. Dobra, większe obrażenia od tyłu, chociaż to kończenia wrogów. I na samo zakończenie właśnie to ninjitsu jeszcze musimy ogarnąć, to w chramie rzecz jasna. Więc chodźmy w jutsu i mamy ninjitsu oraz magię onmyo. Magię onmyo mam wymasterowaną, także no to będzie... burza kunai. Ale też...
moglibyśmy dalej korzystać z tego na lewitację. Zamiast tego na przykład. Z magii on miał chyba, mógłbym całkowicie zrezygnować w przypadku tego. Ustawić sobie talizman oazy? Co to jest? Zerujemy sojuszniku. Zwiększa szybkość energii i pozwala rozproszyć spaczenie krainy jaka za pomocą zwykłego dotknięcia. O. Widzę, że to jest dość mocne. Ustaw skrót. Mhm. Dobra, to będzie zależne od tego, że muszą stanąć na tym, także nie ma sensu. I myślę, że moglibyśmy zająć się zadaniem kolejnym, które możemy wykonać, czyli niesycona żądza krwi. Co się stało? Nie masz co ze sobą zrobić, gdyby tylko moi towarzysze mogli się tak rozluźnić. Wszyscy mają ręce pełne roboty przez tej okej, wyskakujące z każdego kąta. Poszli teraz polować na demony. Nie mam pojęcia, kiedy wrócą. Jesteśmy więc tu same. Szczerze mówiąc, dobrze się złożyło. Co powiesz na zaszczyt towarzyszeniami? Potężnej Raiko? Oczywiście, że tak. Możemy po prostu wspólnie wykonać to zadanie. Ciekawe, czy będzie się w jakiś znaczący sposób różniło od tego, co znamy, no ale najwyżej, jeżeli nie, to trudno. Reset statystyk to będzie, myślę, raczej taka ostateczność, ponieważ te przedmioty do resetowania są dość drogie. Z drugiej strony ja mało co kupuję, mam 4 miliony uzbierane ponad i też tak na dobrą sprawę nic z tym nie robię, więc zobaczymy. Aha. Wystraszymy sobie kodamy w chramie. Nie wiem, czy samo korzystanie z tego już mi coś tam nabija z tej znajomości. Czy nie? Tak na dobrą sprawę, będziemy musieli jeszcze... dwie kodamy wyzbierać. Po jednej chyba w każdym zadaniu fabularnym. Ale to już ogarniemy na sam koniec, myślę, tych zadań pobocznych. Dobra. Najpierw tylko odpoczniemy. Możemy ze wszystkich przedmiotów coś tam złożyć w ofierze. Nie wiem, czy na dobrą sprawę... O, trochę tego było. Ja chciałem powiedzieć, nie wiem, czy na dobrą sprawę coś tam mam do złożenia, ale coś tam się jednak znalazło. O Boże, są te... Mam wrażenie, że dobry był timing, ale okej. Nie, na ataki po 200 to jest trochę kiepski wynik. I 400? Łamasz już prysków, moi drodzy. Udało się. Nice. Tak, bo na innym duchu to zrobiłem, więc też było takie osiągnięcie, żeby każdym typem jakby ducha opiekuńczego, to są trzy typy, rozprysk ogarnąć, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Może to jest przerażający yokai. Naprawdę. Ale chociaż trucizna teraz na mnie nie będzie działała. Za sprawą tego zwoju lewitacji. Nie, ale reset statystyk myślę, że będzie niezbędny, słuchajcie, żeby to miało sens. Naprawdę. Nie wiem, jak to się stało, że ona się podniosła sama z siebie, ale okej. Zrobiła to, więc jest dobrze. Szczerze nie zwróciłem uwagi, czy w tym zadaniu nie ma jakichś szkoda do odnalezienia. Że to jest błąd. I dość spore niedopatrzenie z mojej strony. Ki? Cześciutko.
pamiętam tą misję, tylko że oczywiście przeciwnicy są inni. No, misję pamiętam z fabularnych zadań. To jest trochę ograniczony obszar, jak zawsze do tej pory to było. Mega mocny jest. Jezus Mary, co za atak chory? Pierwszy raz to widziałem. Nie no, bez jaj. Kurde, naprawdę. No to prawda, że nikt nie skorzysta. Mimo, że się martwi. Nasze eliksiry wpadły. Jezus, to zaszalony i kiepski gaki. A na niego akurat ten miecz, powiem szczerze, ładnie się sprawdzał. Jakoś i idzie. No, z ewentualnym bossem może być dopiero tragedia. Dobra, bo tu jest to wyjście. Musimy iść tędy. Jakiś gracz? W porządku. A tu? Czy to jest zeskok na sam początek? Chyba tak. Czy to po prostu było przejściem do tego skrótu? Dobra. Czyli... musimy pójść tędy. Czekajcie, czy ja dobrze... czy ja dobrze kombinuję? Tu była ta ścieżka. A tutaj? Tutaj jest ślepy zaułek. A więc... tędy chyba jednak. No, na to wychodzi, że tędy. Tu będzie, słuchajcie, jakaś gruba walka, coś czuję. Jezu, jeszcze ja mam bania. To gorzej być nie mogło po prostu. Dobra. Czy ona wstała sobie? Nie wiem, co było. Uniknąłem wszystkiego dzięki temu. Pan jest ten bułki-oki. Jezu, dwa razy? Boże, jaki to zasięg ma? Spróbujmy może tak. I Gakiego najpierw, bo on jest kurczę taki malutki, ale strasznie przeszkadza. Bardzo upierdliwy. Czy to jest koniec królestwa? Tak, to jest koniec królestwa, okej, okay. Dobra. Ej, to w sumie nie było aż takie złe. Myślałem, że definitywnie więcej tych przeciwników tu będziemy mieli. Pięknie go dobiła. Fenomenalnie wręcz, ale najpierw podejdziemy sobie do chramu jeszcze. Już drugiego w tym zadanku. Oczyścimy nieco okolice. No i polewelujemy jeszcze. Mówię, na razie nie będziemy tutaj resetować statystyk, ogarniemy to po tym zadaniu najprawdopodobniej, tak żebym miał wszystko tak samo, tylko że siłę zamienimy na serce, jeżeli o to chodzi. Ewentualnie pod Kusariganę pójdziemy jeszcze, zobaczymy. Tak czy inaczej, moi drodzy, myślę, że w tym miejscu i w tym momencie byśmy sobie zakończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie kciuka w górę, będę bardzo wdzięczny również za subskrypcję na kanale, żebyście byli po prostu na bieżąco i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem w Nio 2. Trzymajcie się i cześć! I...
to by ja wspomnę. I chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.